No i jesteśmy, proszę Państwa, cały czas w Europie. Europa ma złą opinię. Hindusi na przykład mówią, ostatnio dużo mówili o bogactwie Indii. Hindusi mówią, że nie trzymamy się tutaj Ewangelii. Niby Ewangelię reklamujemy, Biblię, ale ją wyrzucamy do śmietnika. Poza tym, że te wojny światowe, że Pierwsza wojna światowa, że Druga wojna światowa, że te kościoły i papieże brały w tym wszystkim udział, a teraz chcą odwrócić uwagę od tego. No i tak mówią o tym samolocie, mówią o morderstwie, o uchodźcach i o różnych strasznych rzeczach, o śmierci. No, w strachu będziemy jeść, w strachu będziemy spać, pić. Biblia mówi i tak ludzie sobie też już tłumaczą, zauważyli. Ale wiecie Państwo, Europa Europą, Warszawa tutaj ma też właśnie złą opinię. Warszawa jest w Europie. Jesteśmy w Europie. Mówią, że Warszawa jest pijaczką i Warszawa jest niedouczona. Mówią, że Warszawa jest przeambicona, że ponieważ jest głupia, no to musi się doambicić. W jakim sensie? No to są kompleksy, że jeżeli ktoś jest niedouczony, na przykład, no czego nie znają, nie wiedzą, no to w Warszawie nie znają Pisma Świętego. A tutaj mamy akurat najciekawsze, co w Piśmie Świętym w ogóle może być. Niech Państwo popatrzą. 23 rozdział Ewangelii Mateusza. O tych faryzeuszach, którzy się teraz na nowo rozpanoszyli, bo oni raz byli, raz nie byli. Raz ta opcja, raz inna opcja, ale wiecie Państwo, kto po kim małpuje, no. Najpierw byli Żydzi, chociaż też jak Abraham żył w Ur Chaldejskim, no to nie byli Żydzi, bo Bóg obiecał jemu, że twoje potomstwo posiądzie tę ziemię, Bóg mu tę ziemię wskazał, on musiał wyruszyć do ziemi obiecanej. Był Abraham bardzo posłuszny i ta jego żona piękna. Kobieta z Ur Chaldejskiego, z ziemi bardzo bogatej i pięknej, z ziemi nie to, że opływającej w mleko i miód, ale tam była kanalizacja, tam życie było na bardzo wysokim poziomie, a to, że mleko i miód, to potem Bóg Jahwe obiecał swojemu narodowi, który był wyprowadzony z Egiptu, bo jeszcze w międzyczasie za sprawą też głodu znaleźli się Żydzi w Egipcie i musieli wyjść stamtąd. Jahwe im pobłogosławił. No ale teraz mamy linię Mysią i skąd my możemy wiedzieć, co przejęła linia Mysia po spuściźnie Żydów. Na przykład tutaj Janek Witek opowiadał o spuściźnie niemieckiej, że na przykład Amerykanie korzystali z tych wynalazków po niemieckich, z tych wynalazków niemieckich, że Amerykanie wcale nie byli tacy mądrzy i tak szybko się nie rozwinęliby, gdyby nie pomysły Niemców i oni to wszystko jakby z Europy tutaj zabrali. Czyli, że Europa niby mądra, ale niedokształcona, niedouczona i Europa to tylko, widzicie Państwo, zła opinia, o czym wspomniałam tutaj na początku, zważywszy, że te podejrzenia się potwierdziły. W przypadku na przykład Makryny Mieczysławskiej, prawda? Baba obrzydliwa znalazła sposób na życie, żeby nabrać wszystkich, żeby ludzie się jej kłaniali. Bardzo inteligentna, mądra, nie? No to jest typowa baba niedouczona. Mówią, że Warszawa jest pijaczką, że Warszawa jest niedouczona. Bardzo dużo ludzi mamy tutaj takich, którzy szpanują. Szpanowanie na czym polega? Na włożeniu kopyt w kieszenie, czarne okulary na nosie założyć. Ja mówię, nie wiem, już mamy XXI wiek i powinno to być niemodne, a jednak u nich zawsze modne, jeżeli idzie o kombinowanie, jeżeli chodzi o podszywanie się pod kogoś. Także my mówimy o tym, co było wcześniej i o tym późniejszym systemie, który brał wzorce. Prawda? Który potem, jak sam był zły, to musiał się podszywać pod te lepsze wzorce. Ale czy te wzorce były takie doskonałe? Czy te wzorce były dobre? Na przykład Żydzi byli pyszni.
pyszni, dumni, najmądrzejsi na całym świecie, no jakoś tak nie było wielkiej skali porównawczej, bo nie było internetu, nie było linii przesyłowej, telefonicznej, no ale na ilustracji w książce, którą papież otrzymał we włoskim szpitalu, zatytułowanej i czerwonej, koloru czerwonego, You can live forever in paradise on earth, czyli będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, w tej książce namalowana jest taka rycina, że Żydzi i zakon, Żydzi pyszni, zakon, a po drugiej stronie poganie są pokazani, stoją poganie, nie mają zakonu, czyli że poganie są biedni, prawda, bo nie mają. Ale Państwo zobaczą, wcale to nie jest prawda, bo ci, którzy mieli pilnować tego zakonu mojżeszowego, oni je, te przykazania, co ważne, wyrzucili, inne poprzestawiali. I na przykład drugie przykazanie, nie będziesz czynił sobie obrazu rytego, nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja, Jahwe, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym i który karze. To tutaj mamy na tej planszy to drugie przykazanie w kółeczku na górze. Także proszę Państwa, nie po raz pierwszy tę planszę pokazujemy i nie po raz pierwszy ona jest w ogromnych rozdzielczościach kosmicznych też pokazywana w internecie, abyście Państwo mogły się przyjrzeć, cóż to za drugie przykazanie było. Prawda? Cóż to za drugie przykazanie? Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest w niebie, tego, co jest w niebie, w górze, tego, co na ziemi nisko, ani tych rzeczy, które są w wodach. Nie będziesz się kłaniał, nie będziesz służył. Także widzicie Państwo, tylko u nas. Czyli widzicie Państwo, Żydzi byli przemądrzali z powodu zakonu mojżeszowego, który i tak przez nich był wypaczony, o czym mogli poganie nie wiedzieć, no a po co im zresztą było wiedzieć. Summa summarum, my jak czytamy Pismo Święte, teraz wiemy, dlaczego Warszawa jest pijaczką na przykład, dlaczego Warszawa jest głupia, dlaczego linia Mysia się tu pięknie wpasowała. No pięknie jest tak, że na przykład ksiądz rzekomo zna Biblię, co też nie jest prawdą, a plebs, ludzie szarzy, Biblii nie znają i muszą dawać dziesięcinę księdzu, chodzić do kościoła, meldować się, i to też jakaś forma dyrygowania, rządzenia. No, także proszę Państwa, natomiast, o tam cyganeczkę widać, Zenek chce pracować z Edzią, prawda? Cyganiak, jaki piękny postęp zrobili, krok, że przestali na przykład kraść, a katolicy teraz kradną. Przykładem tego były te dwie kobiety, które poleciały do Ameryki kraść kożuchy, majtki i różne inne rzeczy, jakoby tego tu brakowało w Polsce, a gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Także proszę Państwa, linia Mysia w Warszawie, mały mózg, niedouczeni, niedokształceni, ale jeżeli chodzi o takie krętactwa, jak działają na przykład firmy pożyczkowe, to żeby kogoś obrobić, oszukać, oszwabić i różne tutaj słowa jeszcze ludzie dają, bo w internecie jest program Ziobro ma zniszczyć banki, które biorą na lichwę na duży procent. No to właśnie o nich mówimy, o tych bankach, że Ziobro ma stoczyć wojnę, walkę. Ale po co Ziobro miałby z tymi bankami? Na przykład Ekstra Portfel, prawda? Vivus Bank. No i całe mnóstwo, Getting Bank. Oni oferują taką pożyczkę, ale wcale jej nie dają. Tylko mogą dać starym dziadom, których tutaj nie brakuje, w młodym dość wieku, którzy już tam pracowali i im ta pożyczka, ani te pieniądze to nie byłyby potrzebne, to im dadzą, a tak człowiek jak potrzebuje na remont czy coś, to jemu nie dadzą. Także taka jest sytuacja w Warszawie, proszę Państwa. Nie jest ciekawa. No zobaczymy, obserwujmy, jak jest ta linia Mysia. Może jakiś pierwiastek wiary w Boga, może jakiś procent
wiary w Boga, o czymś lepszym zadecyduje, bo człowiek powinien w coś wierzyć, ale zdaje się, że ludzie w nic nie wierzą. No i ta spuścizna pożydowska, że tak jak i oni kiedyś wierzyli w Boga Jahwe, że tak bardzo nie chcieli słuchać tego Boga Jahwe, bo to naród o karku upartym, takim twardym karku, no i po prostu weszli w ateizm jakby, bo przestali w tego Boga wierzyć, mówili, że Bóg Jahwe nas w ciemnych miejscach w świątyni nie widzi. Tutaj zachęcam do czytania Księgi Ezechiela. Jahwe nie ma, Jahwe opuścił ten kraj. No i dzisiaj też, ale ateisty jeszcze nigdy wcześniej nie było, ale to był jakby zalążek ateistów. Ateistów teraz jest pełno, no i ateiści mówią, że nie ma Boga i rób ta co chce ta.